Za dwa tygodnie będzie rocznica pierwszego występu Rolling Stonesów za żelazną kurtyną. Uchodzisz za jednego z lepszych znawców i miłośników Rolling Stonesów w Polsce, co można między innymi znaleźć w waszym repertuarze, znakomity cover Sympathy for the Devil. Powiedz mi, ile miałeś lat w 67 roku? 3, także na koncercie nie byłem. Miałem 3 lata. No a odnośnie tego, co powiedziałeś jeszcze, to no, w związku z tym, że gramy utwór Stonesów, nie, chyba nie znaczy, że jestem jakimś znawcą tematu wybitnym. Owszem, wiem co nieco, ale no, znam takich naprawdę znawców. Janek Benedek chociażby, który... Janek Benedek, pana z Lady Punk, kiedyś przegadaliśmy całą noc. Janek Benedek bardziej jest ukierunkowany na Keitha Richardsa, co można zauważyć w jego nawet choreografii scenicznej i w doborze akordów do utworów. Jesteśmy w tej chwili w... Ja bardziej miałem na myśli to, że on tak potrafi rozłożyć na czynniki pierwsze każdą zagrywkę Richardsa i nie tylko Richardsa, generalnie każdy numer Stonesów, że to wyższa szkoła jazdy, naprawdę. To trzeba być mega pasjonatem, żeby aż tak pójść, żeby porozgryzać, tak jak powiedziałem, na czynniki pierwsze, porozkładać ich utwory, które są pozornie łatwe, a tam jest mnóstwo niuansików niełatwych. Jesteśmy w miejscu, gdzie odbył się pierwszy warszawski koncert zespołu Kobra Nocka. Od tamtej pory wielokrotnie tu pojawialiście się też w różnych konfiguracjach, czy koncertowo, czy towarzysko, czy odbywały się tu różne imprezy, na przykład wręczania różnych nagród, czy magazyny muzycznego, czy innych pism rockowych. Jak byś ocenił tę klamrę? Pierwszy koncert i dzisiaj. Co się zmieniło? Jak wyście się zmienili i jak się zmienił świat? No, wtedy byliśmy młodzi, a dzisiaj jesteśmy starzy. To jest podstawowa różnica. I ty też zresztą byłeś wtedy młody, dzisiaj jesteś stary. Wiesz, no, umówmy się, w 85 roku pierwszy raz graliśmy jako Kobra Nocka u góry w Rivierze z Die Totenhosen. Ja miałem 21 lat, a dzisiaj mam 59, no to umówmy się, no to jest to delikatna różnica. Natomiast jeśli chodzi o chęć, że tak powiem, chęć do rock'n'rolla, no to myślę, że to jest przynajmniej w moim przypadku nieprzemijalna sprawa. I teraz to odniosę też do Rolling Stonesów. Otóż moja historia, i to tam po raz milionowy też opowiem, ale jest taka, była taka, jest taka, że w przedszkolu wymyśliłem sobie, co chcę robić. I miałem takie wyobrażenie, że właśnie mam, takich miałem trzech wujków, mam cały czas, dwóch miałem, jednego nadal mam, którzy mnie, no krótko mówiąc, wykształcili muzycznie, zapadła komuna, moja rodzina miała dostęp do płyt i w 71 roku ukazała się płyta Rolling Stonesów, Sticky Fingers, taka z zamkiem, Andy Warhol zrobił okładkę i ja wtedy stwierdziłem, mając 7 lat, że mam ulubiony zespół i że tym zespołem są właśnie Rolling Stonesi, a moją ulubioną płytą, znałem już wtedy kilka, oczywiście 7-latek zupełnie inaczej postrzega takie płyty niż 60-latek, umówmy się, czy tam choćby 20. No dzieckiem byłem, ale wtedy wiedziałem, że to jest moja ulubiona płyta i co jest, myślę, ciekawe, do dzisiaj to się nie zmieniło. Nadal Rolling Stonesi są dla mnie numer jeden i Sticky Fingers od 52 lat jest moją ulubioną płytą. Wracając do Rolling Stonesów. To nie znaczy, przepraszam, to nie znaczy, że ja ich namiętnie słucham, ale są... A ile widziałeś koncertów Rolling Stonesów? Cztery i wystarczy. Wracając do Rolling Stonesów. Plotka głosi, że Rolling Stonesi, którzy zagrali pierwszy koncert za żelazną kurtyną, dostali dwa wagony wódki. Oczywiście to jest plotka, którą rozpowszechniał jeden z już nieżyjących kolegów z branży. Inna plotka głosi... Co, w jednym fotografie? Tak. Inna plotka głosi...
Inna plotka głosi, że zespół Kobranowska, występując na Łużnikach w obiektach poolimpijskich, grając zresztą z playbacku, bo nie można było inaczej, organizatorzy nie pozwolili, nie można było mieć interakcji ze słuchaczami, dostał ruble, za które kupiliście złoto. Gdzie jest to złoto? A to wiesz, złoto to ja kupiłem. Reszta, to był 88 rok. Tutaj było jeszcze słabo. Umówmy się, jeszcze było słabo. Nie można sobie było wejść do sklepu i chociażby telewizor kupić. A tam można było, ale po znajomościach. I moi koledzy, znaczy tak, graliśmy 5 koncertów. Za każdy z tych koncertów dostaliśmy na głowę po ówczesnej pensji, miesięcznej pensji Rosjanina. Czyli 5 dni. Pięć dni zarobiliśmy tyle, co przeciętny Rosjanin w 5 miesięcy zarabiał. Przy czym nie było co z tym zrobić kompletnie w tej Moskwie. I tak jak powiedziałem, większość kolegów, 3 kolegów, ktoś im tam, jak jacyś zapewne złodzieje, spekulanci, nie wiem jak ich nazywać, przywieźli telewizory, a ja z tym, powiedzmy, 1000 rubli szedłem do złotnika. No i nie wiem ile, ale myślę, że tak z pół sklepu mu wykupiłem. Po prostu tak jak na sklepach, jak na filmach pokazują to i to poproszę. Gość, no z pół sklepu się pozbył. Ale warto było? No tak, wiesz, za to moje wesele było zorganizowane. Przelicznik wtedy złota na złotówki był bardzo dobry i tak dalej, no ale tylko co to ma do stąsu? Zadam ci to pytanie, zadawałem je również Jackowi. Jesteście ludźmi zapracowanymi, siedzicie, że tak powiem, w swojej muzyce, ale również jesteście odbiorcami tego, co się dzieje na rynku muzycznym. Czy twoim zdaniem jest jakieś światełko w tunelu? Bo na przykład Janek Borysewicz twierdzi, że w Polsce nie ma dobrych zespołów rockowych. Czy ty dostrzegasz jakieś perełki? To znaczy, mówiąc krótko, to pieprzy głupoty. Bo jest mnóstwo, pełno bardzo fajnych kapel. Do tego stopnia pełno, że nie jestem w stanie tak od razu wymienić. Zenek chociażby. Zenka postrzegałem lekko półśrednio. Zenka Kupatase, który dzisiaj grał, dawny lider zespołu Kabanos. Usłyszałem Zenka parę miesięcy temu i nie miałem, delikatnie mówiąc, dobrego zdania. Dopiero po słuchaniu się, nie można oceniać na podstawie kogokolwiek, czegokolwiek, jakiejkolwiek muzyki, na podstawie jednego przesłuchania. Trzeba posłuchać tego kilka razy. O, wilku mowa, patrz. Bo o tobie mówię. I wiesz, jak powiedziałem, nie można oceniać kogokolwiek, czy czegokolwiek, jakiejkolwiek muzyki na podstawie jednego przesłuchania, bo można się pomylić. Jak usłyszałem piosenkę o tym, że nie podoba się to Papa Nara, która później przeraża się w znacznie ostrzejszą odzywkę, zachęcenie do, jeżeli się nie podoba, to wypierdalaj, krótko mówiąc. I tego typu teksty, podobnie jak to, że człowiek potrafi to tak wydrzeć, nie podejrzewałem Zenka o taką muzykę. Także wiesz, odpowiadając na pytanie, że kapel jest po prostu w Polsce, że Borysewicz, z całym szacunkiem, bo ja Janka bardzo lubię i myślę, że on mnie też, ale pieprzy głupoty, jest pełno fajnych kapel, Zenek chociażby. Wyjaśnię, zadałem Kobrze pytanie, co myśli o współczesnych
podmiotach wykonawczych pod kątem muzyki rockowej. Powiedział, że jest ich mnóstwo, być może nie są mainstreamowi i jako przykład tego, co jest wartościowe, podał ciebie. Czym dla ciebie jest Kobra Nocka? To jest w ogóle bardzo miłe, Kobra, że to powiedziałeś. Ja nie spodziewałem się naprawdę, że wymienisz muzykę, którą gramy jako wartościową, ale to jest super. Ja myślę właśnie, że Kobra Nocka w ogóle dla mnie, wiesz, ja pamiętam kasety właśnie z lat 90., kiedy zaczynałem słuchać muzyki i kiedy w ogóle logo Kobra Nocki na jakichś składankach wbiło mi się bardzo w głowę. I to utwór, w którym śpiewa i nikomu nie wolno się z tego śmiać. To był numer, który... Ja uwielbiałem ten numer, a jeszcze nie wiedziałem, że to jest Kobra Nocka. Są takie kawałki, które swoją nośnością przebijają trochę popularność zespołu. Sam kiedyś byłem tego świadkiem, jak na jakimś imprezie ktoś śpiewał właśnie numer. Ja byłem na tej imprezie, on nie wiedział, kim ja jestem, ale dla niego ten kawałek to było coś. Tak, tak, tak. Ja mówię, kurczę, doszedłem do tego momentu, kiedy kawałek jest popularniejszy ode mnie. W sensie to nie są już fani, którzy słuchają tego kawałka, tylko to są ludzie, którzy to złapali. Ja tak podobnie najpierw znałem numery Kobra Nocki, a potem dopiero nabierałem świadomości, co to jest za zespół. Jesteśmy pierwszy raz w trasie. Widziałem po raz pierwszy Kobra Nockę właśnie na trasie Punky Reggae Live. I to było w Bydgoszczy, nie, w Bielsku Białej to widziałem, ten koncert taki w kinie, takim sali teatralno-kinowej. I mi się bardzo podobało, ja mówię, kurczę, tak jest teatralnie, wiesz, jak trochę się bałem, że jak wyjdę z takim repertuarem, nie podoba się to wypier, prawda, to będzie nie pasowało, ale jak Kobra zaczął rzucać mięsem, to mówię, dobra, jesteśmy w domu, to jest jednak punkowy koncert, wszystko się zgadza. Jesteśmy wkurwieni, dokładnie, graliśmy i to... Chłopak się wyluzował, kiedy to usłyszał. Czy na fali takich syntez artystycznych, jak na przykład kiedyś Aerosmith i Run DMC, nie planujecie jakiegoś wspólnego performance'u? Wiesz co, no rzuciłeś temat teraz, trzeba pomyśleć. Nie wiem. Ja myślę, że w Dukli chyba będziemy mieć jakiś wspólny performance, bo w Dukli w finale trasy Punky Reggae Live to już jest taka tradycja, że wszystkie składy się trochę na scenie spotykają i miksują, więc w Dukli na pewno, myślę, zrobimy jakieś kolabo. Jeżeli miałbyś umieścić w swoim repertuarze, oczywiście przetransponowany przez jakby swoją manierę artystyczną, utwór Kobra Nocki, to co by to było? No chyba właśnie ten wspomniany nikomu nie wolno się z tego śmiać, bo to jest kawałek... Irlandiano, umówmy się. Ale Irlandię też uwielbiam. Ja wiem, że to jest taka ballada, może nie do końca jak kojarzona z punkiem, ale to jest piękny kawałek. No, ja uwielbiam, moja mama uwielbia. To jest punkową kapelą, no. No właśnie, w punku najlepsze jest to, tak mi się wydaje, że to jest forma buntownicza i wolnościowa. Ja na przykład czuję, że jak chcę napisać piosenkę o jednorożcu, to piszę piosenkę o jednorożcu. I to jest właśnie ten bunt i wolność, że jeżeli chcę i tak czuję, to robię. Jeżeli tego nie czuję i nie chcę, to tego nie robię. Bez względu na to, jakie to miało być. A jak się komuś nie podoba, to... No właśnie, to... Ja dokładnie taką samą filozofię, szumnie mówiąc, wyznaję, że robię co mi się podoba, co mi się podoba. Tak jak mówisz, że Irlandia nie jest punkowym numerem. Ja po prostu mam całe życie, wszystkie płyty nagrywaliśmy, Kobra Nocka powiedzmy, 9 teraz wyszła. Nigdy nie było nic robione z premedytacją. Co mi przychodziło do łba, czy to było wolne, czy to było szybko, pokazywałem kolegom, robiliśmy, dobra, bierzemy. I dlatego jest, wiesz, my na każdej płycie mamy po takie 2-3 Irlandie, że jest zdecydowana większość jest punk and rollowych. Ja to nazwałem w 1985 roku punk and rollem, co my gramy, że to nie jest punk rock, bo nie jesteśmy ortodoksyjnymi punk rockowcami. Gdybyśmy byli, to byśmy nie mieli Irlandii chociażby, tylko gramy, co nam się podoba, z
co jest oczywiście pod, nie byłoby bez punk rocka, no, ale nie byłoby też bez Rolling Stonesów. Także to jest punk and roll. Mamy na głowie, na każdej korzystając z okazji latki i wolne, i szybkie, i średnie, i kurwa, niemena piosenkę. I... 13 kwietnia 1967 roku dwa koncerty za żelazną kurtyną, pierwsze koncerty za żelazną kurtyną zagrali Rolling Stonesi jeszcze z Brianem Jonesem. Nie było cię wtedy na świecie, ale dla takiego artysty, powiedzmy bezkompromisowego, który niekoniecznie musi czerpać ze skarbnicy rock'n'rolla, Rolling Stonesi dla Zenka Kupatasy. Wiesz co, akurat jeśli chodzi o Rolling Stonesów, to niestety, ale ja nie jestem dobrym rozmówcą do tej kapeli. Szanuję, lubię sobie posłuchać czasem, ale nigdy jakoś nie wsiąknąłem w nich. Natomiast szanuję to, co zrobili dla rock'n'rolla, to, że w ogóle oni dają jeszcze radę na scenie, że koncertują. To jest dla mnie coś niesamowitego. Ja, jak ruszałem trasę w ogóle w Punky Reggae Live, to ja już jako 40-latek czułem się, no już kurczę, 20 parę lat na scenie, to już naprawdę jest... Ale byłeś kiedyś na koncercie Rolling Stonesów? Nie, nie byłem jeszcze na... Ja myślę, że powinieneś. To już masz ostatni dzwonek, bo wiesz, nic nie trwa wiecznie, perkusisty już nie ma. Natomiast... Może nie muzyka, natomiast atmosfera, ten ryj Richardsa, wiesz, to jest coś, co każdy rock'n'rollowiec, nawet punkowy, powinien zobaczyć i poczuć. W takim razie kolejny koncert Rolling Stone w Polsce, czy jakiś Berlin, czy coś, prawda? Na razie Polska nie jest brana pod uwagę. Będę miał na uwadze. Mam nadzieję, że nie będę grał koncertu wtedy. Na przykład dzisiaj, słuchaj, poprosiłem, żeby być w line-upie o godzinie 18:00, z racji tego, że w Warszawie w Hybrydach grał zespół Nova Twins. Zazwyczaj nie mogę iść na koncerty kapel, które przyjeżdżają z zagranicy, bo gram wtedy koncerty. Dzisiaj pojawiła się taka mała możliwość, jeżeli wstąpimy wcześniej, to będę mógł pojechać na ten koncert. No i byłem, zobaczyłem, był fantastyczny, także ja cały czas jaram się, wiesz, koncertami i z racji tego, że też prowadzę audycję Masarnia Uzenka radiową. Kobra, mam nadzieję, niedługo przyjdziesz do tej audycji. No. Jest zapraszany, czy też telefonicznie, że sobie porozmawiamy o nowej płycie. I cały czas trzymam rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, co się dzieje, wiesz, na scenie. Panowie, bardzo wam dziękuję. Pracujemy w trudnych warunkach. Jeszcze raz wielkie dzięki. Ja dziękuję. Trzymajcie się. Ja.